Maciek. O, jest czwarta. Zamiana grzyba już mamy z kolei. Na 15, 20 do 20, a potem będą to możemy się ustawić tutaj. Tu jest tam, a to jest panie. Chodźcie tutaj do mnie. Ale my już też, ja miałam pierwszą klasę. Serdecznie uczniów szkoły, uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Największa grupa wiekowa, najsilniejsza w tym roku. Witam was, drogie dzieci, z całego serca. Po pięknym, słonecznych wakacjach, pełnych wrażeń, wspomnień, powróciliśmy w mury szkoły, ale nowej. Klasy drugie i trzecie realizowały obowiązek szkolny w innym budynku. Dzisiaj wszyscy jesteśmy w nowej, pięknej, nowoczesnej szkole. Wszyscy będziemy uczyli się tutaj pracować. Wszyscy będziemy tutaj zawierać przyjaźnie. I będziemy starali się, aby nikt spośród nas nie czuł się osamotniony, nie stała mu się żadna krzywda i będziemy starali się wszyscy o to, aby każdy z was mógł zaistnieć, pochwalić się tym, co umie najbardziej robić. Ale szczególnie ciepło witam uczniów klas pierwszych, bowiem dla was to jest początek jakiegoś nowego etapu w życiu – edukacja. Będziecie mieli możliwość tutaj, na tej ogromnej przestrzeni nowiutkiej, pięknej, nowoczesnej szkoły, wyposażonej naprawdę wspaniale, rozwijać swoje wszelkie uzdolnienia intelektualne, matematyczne, artystyczne, muzyczne i oczywiście sportowe, bo do tego wszystkiego właśnie szkoła jest przygotowana. Całość baczność do hymnu państwowego. Dziadkowie, bo pewnie również dzisiaj z nami są. Szanowni Państwo, chciałabym również Państwa bardzo serdecznie powitać. Chciałabym zapewnić Państwa w imieniu zatrudnionych nauczycieli, całego grona pedagogicznego, ale także pracowników administracji i obsługi, że ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby powierzone nam dzieci przez Państwa
poczuły się w tej nowej szkole bezpiecznie, aby w każdej sytuacji trudnej, nietypowej mogły dotrzeć do wychowawcy, do innej dorosłej osoby i być przekonanym o tym, że otrzymają tą pomoc. Z drugiej strony, drodzy rodzice, prosimy serdecznie Państwa o zaufanie. Zaufanie do kompetencji, rzetelności, systematycznej pracy grona pedagogicznego. Zaufanie w tym, że zadania spełniane przez nas nauczycieli w dziedzinie edukacji będą wykonywane z największą starannością. I również prosimy o wsparcie wszelkich działań edukacyjnych. Chciałabym, aby Państwo rodzice poczuli się współgospodarzami tej pięknej szkoły, do której będą uczęszczać Państwa dzieci, a nasi uczniowie. Wówczas, gdy będziemy współpracować, z pewnością efekty będą bardzo ciekawe. Drodzy uczniowie, za chwileczkę powędrujecie wspólnie ze swoimi wychowawcami do klas. Dziś pierwszy dzień w zupełnie nowym miejscu. Dla niektórych nowy etap w życiu, dla uczniów klas pierwszych. Zapraszamy również dzisiaj rodziców na wejście do szkoły, pooglądanie, popatrzenie, gdzie Państwa dzieci będą się uczyły. Budynek jest duży, zatem pierwszy tydzień cały będziemy naprawdę uczyć dzieci poruszać się po budynku, wskazywać te miejsca, do których uczniowie chcieliby dotrzeć na przykład podczas serca, w mury nowej, pięknej, nowoczesnej szkoły podstawowej numer 12. Poproszę panią Woźną. Myśmy to zagubili.